Dobra, kolejny dzień w raju. Oj. Dobra. Tu mam części od MRF-a. Lecz niestety... Niestety nie trafiłem z wszystkim. Była mała pomyłka z dwoma zębatkami, więc będę musiał je wymienić i dokończyć moją robótkę przy MRF-ie wtedy dopiero. Więc kurde, no... Czas się kończy, roboty dużo, ale jeszcze odrobinkę czasu jest. Może się jakoś wyrobić. Tu mam gaźnik od Kawasaki nowszego. Co tu jest? 13? 13. Właśnie o tej śrubie mówiłem w tamtym gaźniku. Tylko tu jest inny gwint. Na tej już widzę. Jest inny gwint. Mam nadzieję, że to będzie pasować. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo jak nie będzie pasować, to będę miał mały problem. Dobra. Membrana też. Kurczę, no. Jest taka sobie. Widać, no ten gaźnik no nie jest jednym z tych lepszych. No ale co zrobić? Innego w Polsce nie dostanę. W takim terminie. No to cóż, będziemy montować. Będziemy sprawdzać, czy w ogóle kład odpali na tym i czy będą linki pasować. Najpierw zamontujemy, sprawdzimy, czy to w ogóle się zmieści. To jest dobre pytanie. Porównamy gardziele. Przednia gardziel jest delikatnie większa, a z tyłu kurczę, czy mi to się zmieści? Jest, nie wiem, czy to widzicie, jest gaźnik dużo większy. Niestety musimy zrobić chwilową przerwę, bo będzie mały problem. Wrócimy po krótkiej przerwie, a ja wam powiem, co zrobiłem. Miała być krótka przerwa, ale tak się wkurwiałem przy tym gaźniku. Szkoda gadać. Było przerobienia troszeczkę. Linka od Sania była do przerobienia. To jest dopiero normalnie... Nie opiszę tego. I pewnie nie będziecie zbyt dużo teraz widzieć. Wcisnąć ten gaźnik tutaj. Tak samo problem po pironie. Wchodzi dosłownie na styk wszystko. To jest po prostu nie do opisania, jak się wkurzałem przy tym. Można powiedzieć, że tyle przekleństw poleciało, że szkoda gadać. Ale trudno, no. Na szczęście weszedł. I teraz będzie chwila prawdy. Jeszcze muszę zamontować kranik nowy. Nowy kranik do baku. I myślę, że to będzie tyle z dzisiejszego odcinka. Będziemy odpalać w następnym. Jutro mają być części do MRF-a.
więc mam nadzieję, że będę przy nim robił. Jak mam oczywiście zamiar zdążyć na zawody. Czas się kończy nieubłaganie. Więc no... Zamontuję jeszcze kranik do baku i cóż, no i będzie przerwa w tym odcinku. Muszę jeszcze coś sobie zjeść, bo po pracy praktycznie nic nie zjadłem, trochę jest głodny. Jeszcze muszę filmik dla Was wyrenderować, żeby na jutro się przesłał na YouTube'a, więc nie przedłużajmy. Jedziemy z koksem. Zamontowany. Coś tam paliwa było. Zobaczymy, czy będzie przeciekał. Trzyma. Słodka. No to tyle w dzisiejszym odcinku. Do następnego. Na razie. Trzymajcie się. Hej.